Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc Ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować Cię do poprawy jakości Twojego życia. Witam Was serdecznie w drugiej części mojej rozmowy z Dorotą Traczyk-Bednarek. Jeśli nie słuchaliście pierwszej części, czyli odcinka 42, poświęconemu tematowi zaburzeniu odżywiania i niezdrowej relacji z jedzeniem, to serdecznie zachęcam do wysłuchania, bo w tej części będziemy rozmawiać o czymś zupełnie innym. Poruszymy tematy zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, tego, czym ono tak właściwie dla nas jest, tego, jak wygląda w naszym życiu, czym się objawia. Porozmawiamy też o intuicyjnym odżywianiu, dla kogo jest, dla kogo nie jest, co daje nam w życiu. O tym, jak połączyć zdrowie fizyczne, mając na uwadze zdrowie psychiczne i o wszystkich tematach związanych z dobrą relacją z jedzeniem. Nieskromnie mówiąc, rozmowa wyszła świetnie i mam nadzieję, że Wy również dostrzeżecie w niej wiele wartościowych wątków i będzie dla Was pomocna. Jeśli tak, to oczywiście będzie mi miło, jeśli dacie znać, co o tym myślicie. No ale dobra, nie będę już więcej przedłużała. Życzę miłego słuchania. Witam bardzo serdecznie. Witam. Jesteśmy tutaj w drugiej części rozmowy z Dorotą. Jeśli nie słuchaliście jeszcze pierwszego odcinka podcastu o zaburzeniach odżywiania, to serdecznie zapraszam do tamtego odcinka. Tam też Dorota się przedstawiła, więc już teraz sobie to pominiemy. No i Dorota, ja tutaj prosto z mostu zapytam, czym dla Ciebie jest zdrowy styl życia? Okej. Zdrowy styl życia ja osobiście definiuję jako styl życia zgodny z naszymi podstawowymi potrzebami i w ogóle nie tylko podstawowymi, potrzebami po prostu, przy jednoczesnym takim racjonalnym podejściu do zarówno zdrowego żywienia, aktywności, no bo zdrowy styl życia tutaj też możemy mówić, wiesz, o podejściu do pracy, o podejściu do przeróżnych... Work-life balance. Ale więc... super, że to podkreśliłaś, bo właśnie dla mnie, ja też lubię czasem zadać pytanie, na które sobie sama odpowiem, więc zaraz też to zrobię, ale właśnie, że to jest bardzo, bardzo złożone zagadnienie, wieloaspektowe. Dokładnie. Natomiast też nie wiem, czy też masz takie odczucie, że jakby zasady, którymi warto się... Zasady, to tak głupio brzmi, ale zasady, którymi warto się kierować, one też są uniwersalne, zarówno w przypadku podejścia do właśnie work-life balance, jak i podejścia do żywienia czy aktywności fizycznej. Tutaj są jakieś takie pewne niuanse wspólne. Więc chyba tak odpowiem. Chyba tak. Okej. No ja chciałabym tak też właśnie nakreślić, co to jest zdrowy styl życia, bo w sumie mój podcast też jest o tym, jak ja ten zdrowy styl życia definiuję i w opisie nawet dumnie widnieje, że jest to podcast o zdrowym stylu życia. No i właśnie, czym to tak naprawdę jest? Dla mnie na pewno zdrowy jest... luz w głowie. O, to tak, oczywiście. I to w kontekście racjonalnego podejścia do żywienia jest dla mnie bardzo ważną kwestią. Zdrowe jest to, że mogę zjeść pizzę i lody i wszystko, na co mam ochotę, kiedykolwiek mam ochotę i w ilościach, na które mam ochotę, czyli tutaj właśnie intuicyjne odżywianie wchodzi w grę. No i zdrowe jest to, że mam siłę na treningi, na naukę, po prostu na życie. Że nie myślę o jedzeniu 24 godziny na dobę, że nie fantazjuję o posiłkach, których i tak nie zjem, że nie zasypiam głodna, że nie mam już napadów objadania, że mam miesiączkę, nie unikam wyjść ze znajomymi, że nie ma już tego strachu przed jedzeniem. I zdrowe jest dla mnie to, że ja się przede wszystkim dobrze czuję, że się panicznie nie boję, że przytyję, że moje narządy wewnętrzne dobrze funkcjonują. I zdrowe jest dla mnie też to, że uzdrowiłam swoją relację z jedzeniem, że nie liczę już kalorii, że mam przestrzeń w głowie na tworzenie różnych innych rzeczy, właśnie jak ten podcast, na nawiązywanie relacji międzyludzkich, bo o tym się w sumie rzadko mówi, ale... w kontekście też odcinka, który nagrałyśmy o zaburzeniach odżywiania,
te relacje międzyludzkie strasznie wtedy podupadają, a są badania, które pokazują, że właśnie te zdrowe, wartościowe, budujące relacje też wydłużają długość życia, no i oczywiście satysfakcję z życia, więc to myślę, że też jest tutaj w kontekście zdrowego stylu życia bardzo, bardzo ważne. No i właśnie, zatrzymując się... Ale dobra, widzę, że tutaj chcesz coś powiedzieć, także proszę, proszę. Tak, chcę, bo chciałam nazwać kilka rzeczy, które powiedziałaś, bo bardzo, bardzo fajnie zaczęłaś mówić o tym zdrowym stylu życia. I tak sobie pomyślałam, jakie myśli mogą przyjść osobie, która na przykład nie ma zdrowej relacji z jedzeniem, kiedy ciebie słucha. Że sobie może zacząć kwestionować, no tak, no ale... To jak to jest możliwe, że ona je wszystko i tutaj, nie wiem, nie tyje cały czas i jak to w ogóle jest możliwe? U mnie tak by nie było. I tutaj bym chciała dodać, że z jakiegoś powodu u ciebie tak jest, nie? Teraz coś przepracowałaś, coś pewnie prawdopodobnie przeszłaś, no i też masz tak zwaną świadomość interoceptywną, czyli wiesz, czego twój organizm w danym momencie potrzebuje. I to jest coś, co musiałaś sobie wypracować, jeżeli kiedyś to było zaburzone. I to tak w kontekście właśnie tego jedzenia intuicyjnego, myślę, że warto jest powiedzieć, że jeżeli na przykład słuchacie tego teraz, no słuchacie, bo słuchacie to nas jest, to oczywiście. To super śmieszne, jak się to i mówi, macie taką nagrywając myśl, że... jednocześnie i rozmawiając. Więc to na żywo, okej. Okay. Ale wiemy, o co chodzi. Tak. To też warto jest zaznaczyć, że to, co wydaje się nieosiągalne, da się wypracować. Więc to jest bardzo ważne. Myślę, że warto, żeby tak zaznaczyć i dać taką nadzieję, że jeżeli na przykład my tak nie mamy w tym momencie, bo jedzenie pizzy kojarzy nam się z tym, że po jednej pizzy może byśmy... coś tam poczuli, ale tak naprawdę marzylibyśmy o trzech kolejnych ze względu na przykład brak regulacji ośrodka głodu i sytości, bądź na przykład silną deprywację, jeżeli chodzi o dostępność do takich produktów zakazanych, to nie znaczy, że to nie może się zmienić, bo to może się zmienić bardzo, 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 bardzo mocno. Tak. Nie przy odpowiedniej pracy. I myślę, że też pracy. Właśnie to jest bardzo indywidualne, że to, że dla mnie to jest zdrowe, te rzeczy, które powiedziałam, myślę, że akurat są dosyć uniwersalne, ale każdy może mieć inną definicję zdrowia. I to tutaj też należy oczywiście zaznaczyć, że dla kogoś zdrowe będzie to, że właśnie dołoży sobie może dwa treningi w tygodniu, a dla kogoś zdrowe będzie to, że odejmie sobie te dwa treningi. O, super. Tak, absolutnie, absolutnie. Ja tutaj bym dodała jeszcze od siebie, że dla mnie, bardzo podobnie jak dla ciebie, zdrowy jest ten luz w głowie i szczerze mówiąc, ja czuję, intuicyjnie właśnie, że dla mnie zdrowsze jest zjedzenie tej pizzy. W ogóle ja nie uważam, szczerze mówiąc, ja w ogóle pizzy nie rozpatruję w kontekście dokładnie, jakiegoś złego jedzenia, bo mąka, pizza jest w ogóle warzywa, super. Jeszcze... mozzarella. Ja dzisiaj jadłam na obiad, także dokładnie. Świeża sprawa i czuję się po niej świetnie, a co więcej, zjadłam jej połowę, bo miałam ochotę na pizzę. Pojechałam, kupiłam pizzę, zjadłam połowę pizzy, bo po połowie stwierdziłam, że jestem najedzona. Schowałam ją do lodówki, czeka, pewnie jutro ją sobie zjem. I to jest wspaniałe, ale właśnie to, co powiedziałaś i super, że to podkreśliłaś, nie było tak zawsze. No właśnie, więc to naprawdę kawał roboty, ale tak ja dosłownie też czuję, że to jest dla mnie o wiele zdrowsze. Albo, że właśnie czasem, pójdźmy dalej, że czasem pójdę, zjem jakiegoś burgera albo coś takiego, wiadomo, powszechnie uważanego za mało wartościowego, jeśli chodzi o wartości odżywcze, to jest często dla naszej psychiki o wiele zdrowsze, a jednak wiemy, że jest powiązanie naszego zdrowia fizycznego ze zdrowiem psychicznym, więc tutaj myślę, że to zdrowie należy holistycznie rozpatrywać. Dokładnie. Tak jak powiedziałyśmy, że tutaj czasami jest tak, że zjedzenie czegoś, co jest uważane za niezdrowe, jest zdrowsze dla nas w danym momencie, ponieważ nie generuje dodatkowego stresu, nie powoduje napięcia, powoduje to, że czujemy się po prostu dobrze i tak dalej. No tutaj oczywiście jest kwestia też tej świadomości interoceptywnej, która pomaga nam w
w dobieraniu ilości różnych rzeczy, nie? No bo, nie wiem, zjem 3 chipsy, no to spoko sobie dla smaku zjem, czy tam kilka garść, czy nawet pół paczki, powiedzmy. Ale na przykład ja personalnie wiem, że gdybym zjadła całą paczkę, bym się czuła ociężale, nie czułabym się z tym dobrze. Więc po prostu tego nie robię, nie? Bo mi wystarczy dużo mniej, czuję intuicyjnie, że dla mnie to jest okej i tyle, nie? Ale też nie zawsze tak było. A no właśnie, to jak to się stało, że ty już teraz masz taką świadomość i czy od początku, odkąd zaczęłaś odżywiać się intuicyjnie, miałaś coś takiego, że okej, wiem, że teraz to będzie dla mnie za dużo albo to będzie za mało, czy jak to u ciebie wyglądało? Mm-hmm. Wiesz co, to jest długa historia u mnie, też nie chcę w tak bardzo, nie chcę tak wchodzić w szczegóły, natomiast na pewno takim nieodzownym elementem było wyregulowanie ośrodka głodu i sytości i przyzwolenie sobie na wszystko, w sensie jeżeli chodzi o przeróżną jakość jedzenia. O tak naprawdę jakby zjedzenie tego, co podpowiadała mi głowa, zjedzenie tego, czego nie jadłam przez lata, bo przez wiele, wiele lat unikałam wielu produktów, więc też taka normalizacja po prostu jedzenia pod wieloma kątami i w pewnym momencie odcięcie się, mimo że byłam dietetykiem, to jest bardzo ważne, odcięcie się od dietetyki powszechnie promowanej, czyli tego, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Ja się po prostu od tego odcięłam i skupiłam się na swoich potrzebach. Jak już poruszyłaś tę dietetykę i odcięcie się od tego, co jest zdrowe, niezdrowe, jak to jest z tym kategoryzowaniem jedzenia i dlaczego nie jest to korzystne? No z tego, co mówisz, to tak właśnie to odbieram. Zresztą ja sama jestem zdania, że kategoryzowanie jedzenia na zdrowe i niezdrowe, dobre, złe jest po prostu szkodliwe. I chciałabym się dowiedzieć, czy ty uważasz podobnie? Jeśli tak, to dlaczego? Mhm. Wiesz co, mogłabym nawet wyjść od takiego zagadnienia związanego jeszcze z czystą dietetyką. Mhm. Bo jak sobie spojrzymy na... Nie wiem, no na przykład część osób uważa, że pieczywo jasne, pieczywo białe jest niezdrowe. Ja z punktu widzenia dietetyka wiem, że tak nie jest. Dlaczego? No dlatego, że to zależy. To zależy od tego, w jakim przypadku, w jakiej sytuacji. Na przykład, kiedy mówimy o sportowcu, który ma zapotrzebowanie 6000, 7000, 8000 kalorii, ja nie mogę mu dać razowca. Ja nie mogę mu dać razowego chleba, jelita, ponieważ by nie przetrwały. On będzie miał... Dokładnie, jego jelita nie przetrwają tego. Nie wytrzymają zazwyczaj bardzo dużej ilości błonnika, chociaż znam sportowców, którzy byli w stanie naprawdę sobie świetnie radzić z dużą ilością błonnika i czuli się na tym dobrze. Niemniej jednak większość sportowców takiej zdolności nie ma. A ponadto musimy pamiętać, że też nadmiar błonnika będzie wpływał w sposób szkodliwy na nasz organizm, ponieważ nadmiar błonnika też będzie powodował nie tylko problemy ze strony układu pokarmowego, ale ograniczanie wchłaniania składników mineralnych i witaminowych. Więc jest bardzo dużo kwestii dietetycznych, na które można odpowiedzieć, to zależy. Mhm. I w przypadku produktów, które określamy jako zdrowe bądź niezdrowe, jest to samo. Tak na przykład pod kątem nawet spożycia fast foodów, nawet takiego McDonalda, który wszyscy oceniają, przecież to jest niezdrowe i tyle. Nie? Mhm. No ale na przykład mamy sytuację, w której zawodowi sportowcy jadą na zgrupowania albo jadą na jakieś zawody, na mecz gdzieś, powiedzmy do jakichś krajów egzotycznych. I tam oni mają pewność, że w McDonaldzie się nie zatrują. I to jest jedyne miejsce, w którym, powiedzmy, mogą się odżywić gdzieś na trasie, gdzieś po prostu, gdzie wiedzą, że na pewno tam jedzenie jest przebadane sanitarnie i że tam nie doświadczą problemów ze strony układu pokarmowego. No, proszę, nigdy o tym nie myślałam w ten sposób. No i to jest niesamowite, że tutaj każde jedzenie można rozpatrzyć w różnych kontekstach. Ja lubię powiedzieć też, odpowiedzieć na tego typu pytania taką odpowiedzią, że to zależy dla kogo coś jest niezdrowe w jakim momencie.
No bo są różne sytuacje. Są sytuacje, w których dla mnie, tak jak powiedziałyśmy sobie wcześniej, zjedzenie pizzy, znaczy tam, no obojętnie czego, już sobie wstawmy tam jakiś produkt, który uważamy za niezdrowy. Zjedzenie tego będzie dla mnie w danym momencie lepsze, no bo poczuję się potem lepiej i tyle, nie? A będzie taki moment, gdzie na przykład zjedzenie tego samego produktu już dla mnie nie będzie korzystne, no bo powiedzmy, to już będzie ponad moje zapotrzebowanie, nie będę się czuła najlepiej. Albo powiedzmy, przez jakiś tam czas, na przykład ja mam tak na wakacjach, że jak na wakacjach jem no codziennie praktycznie w restauracjach. I normalnie nie traktuję jedzenia w restauracjach jako coś złego, wręcz bardzo lubię i zwłaszcza, że teraz w restauracjach mamy normalne posiłki, które są przepyszne, jeszcze bogato, odżywcze i tak dalej. Natomiast nie ukrywam, że jak jestem na wakacjach, powiedzmy 2 tygodnie i codziennie jem w restauracji, to ja już po prostu tęsknię za swoim jedzonkiem. Bardzo prostym, bardzo nie jakiś tam wykwintnym, chociaż mój mąż oczywiście serwuje mi czasami pyszne, wykwintne dania. Niemniej jednak ja czuję się często niedowarzywiona po wyjazdach wakacyjnych. I wtedy już czuję, że to jest dla mnie po prostu za dużo tego jedzenia. Mhm. Dokładnie wiem, o czym mówisz, ale myślę, że wiele osób, szczególnie które w swoim życiu były na wielu dietach, jest po prostu w pewnym momencie swojego życia już tym zmęczonym i te momenty właśnie wakacyjnych wyjazdów, to zaczynają być momenty rozpusty. I tak, ten nus na wakacjach jest super, to, że my sobie przyzwalamy na jedzenie jest super, tylko nie chodzi o to, aby od święta sobie na nie pozwalać i wtedy rzucać się na nie i jeść je w dużych ilościach, które no nie są dla nas finalnie satysfakcjonujące, bo czujemy się po nich źle, tylko chodzi o to, żeby na co dzień znajdować ten element satysfakcji, na co dzień pozwalać sobie na te wszystkie produkty i na co dzień żyć tak, żeby wakacje nie były dla nas takim triggerem do objadania się. Kiedyś w ogóle bardzo popularne były różne cheat day'e, cheat meal'e czy challenge'e żywieniowe, które często wykonywały osoby z tego świata fitnessu. I ja nie byłam tego świadoma, jak bardzo jest to szkodliwe. Mam wrażenie, że jest tego o wiele mniej i całe szczęście, bo taki oszukany dzień czy oszukany posiłek sprawia, że nasza relacja z jedzeniem staje się co najmniej wątpliwa, bo czemu to niby ma służyć? Ale no psychicznie to też nie ma dobrych konsekwencji, bo często to był taki dzień, po którym miało się ogromne wyrzuty sumienia, miało się wrażenie, że zaprzepaszcza się jakieś swoje osiągnięcia, to co się wypracowało, ta wizja wracających kilogramów po odchudzaniu, no i generalnie cała otoczka tego, że to często był dzień, na który wyczekiwało się tygodniami, miesiącami, a to był po prostu dzień, w którym pozwalałeś sobie jeść to, na co masz ochotę. I oczywiście w momencie ograniczeń żywieniowych taki dzień był bardzo atrakcyjny, ale jednak w momencie, gdy ma się to przyzwolenie na jedzenie i zdrową relację z jedzeniem, taki dzień jest tak naprawdę codziennie, tylko wybiera się trochę inne produkty. I też wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, jest wspaniałe, że właśnie ty masz taką ochotę i już potrzebę w sobie, że czujesz, że twój organizm potrzebuje na przykład tych warzyw, albo że już ten kolejny kawałek pizzy to będzie za dużo. Tylko jak rozróżnić w takim razie, kiedy to już jest ten moment, gdy za dużo, a kiedy nie za dużo i czy to jest takie proste, no bo przecież to jest tak naturalne, powinniśmy to wiedzieć. No i często jako dzieci wiemy faktycznie, chociaż jako dzieci też, bo często się podaje taki argument przeciwko jedzeniu intuicyjnemu, że no to dlaczego dzieci w takim razie zmagają się też z nadwagą i otyłością? Przecież one powinny wiedzieć, bo mamy to zakodowane naturalnie. Dlatego, że tutaj musimy też pamiętać o podatności na reklamy, na różne marketingowe zagrania, różne też czynniki wpływające środowiskowe na to. I kształtowanie, i też jednocześnie nawyki i to, co serwują nam rodzice, oczywiście. Odpowiadając na twoje pytanie, skąd my to wiemy? No to jest właśnie ta świadomość interoceptywna. To bardzo trudno jest to wytłumaczyć tak naprawdę, jak tak sobie myślę i staram się znaleźć teraz. Niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj no na pewno nie możemy o tym myśleć, kiedy jesteśmy w deficycie energetycznym, no bo
deficyt energetyczny bardzo mocno zaburza to odczuwanie, w sensie on zawsze będzie powodował, że to łaknienie będzie wyższe, ten apetyt będzie wyższy, często będzie też wyższy niż nasze potrzeby energetyczne normokaloryczne, czyli na przykład jeżeli jesteśmy w deficycie przez długi czas, bądź jesteśmy w niedożywieniu, no to będziemy mieć ochotę jeść więcej niż mówi nam żołądek. Czyli żołądek będzie mówił stop, a my dalej będziemy chcieli jeść. Jest to absolutnie normalne, związane po prostu ze spadkiem poziomu chociażby leptyny, czyli tego hormonu sytości. Ale bym powiedziała w taki bardziej ogólny sposób, że jedna kwestia to jest zadbanie o to, żeby ta dieta była dobrze zbilansowana po prostu. Pod kątem energetycznym i mniej więcej pod kątem jakości posiłków, czyli to nie muszą być super zdrowe jakieś tam dania same, ale chodzi o to, żebyśmy dobrze zbilansowali posiłki, czyli żeby zawierały i węglowodany złożone, i białka, i tłuszcze. Po to, abyśmy zapewnili jakby najwyższe prawdopodobieństwo tego, że sam posiłek będzie miał odpowiednią sytość, odpowiednią wartość energetyczną i pod kątem hormonalnym będzie dla nas dobry, po prostu. Druga rzecz to jest taka, żebyśmy zaczynali słuchać swojego ciała i tutaj możemy posłużyć się narzędziem takim jak na przykład skala sytości, żeby oszacowywać, na ile my jesteśmy najedzeni, czyli zatrzymać się na chwilę po posiłku i zastanowić się, na ile ja się najadłam. No ja mogę się najeść, nie wiem, na 5 w skali 10 powiedzmy, 6 w skali 10, czy jestem bardzo najedzona, czy jestem jeszcze głodna, czyli żeby też wyłapać wszystkie sytuacje, w których na przykład ja jestem dalej głodna, ale już nie jem, nie? I w takich momentach, żeby zacząć zaspokajać to swoje zapotrzebowanie, albo żeby też na przykład, tak jak powiedziałaś przykładowo, w ogóle ja nie jestem, jestem absolutnym przeciwnikiem jakichś tam cheat dayów, wiadomo, i takich rzeczy. Niemniej, no, ze względu na to, że one bardzo mocno wpływają też na to, że emocjonalnie zaczynamy jeść, ponieważ to jest jedyny moment, gdzie ja mogę się najeść tymi rzeczami, o których marzę. No i wtedy zazwyczaj też się przejadam. Więc też... I to nawet nie jest nic takiego, co przynosi nam przyjemność, tak? Bo na co dzień, jeśli my chcemy sobie zjeść pizzę, bo mamy na nią ochotę, to ona naprawdę da nam dużo satysfakcji. Tak. Ale w momencie, gdy my już zjedliśmy tego dnia hamburgera, lody i po prostu jesteśmy przejedzeni, to ta pizza wcale nie sprawi, że my się będziemy czuć dobrze. No, zazwyczaj my się będziemy po tym czuć źle. I jeszcze będziemy wyrzuty sumienia, i będziemy się czuć ociężale, i będziemy jeszcze później... No, ból ciała dużo gwarantowany. Dużo konsekwencji, tak. To tak. Spustoszenie w całym organizmie. Dokładnie. I tak naprawdę w imię czego? W imię tego, żeby... No właśnie. Bo tutaj już zostawiam pytanie otwarte. Czyli unikanie też sytuacji, w których ja trwam w głodzie lub trwam w przejedzeniu. I tutaj od razu chcę zrobić takie wtrącenie. Nie mówię o przejedzeniu w momencie, kiedy jesteśmy w niedożywieniu, ponieważ tutaj osoby, które cierpią na restrykcyjne zaburzenia odżywiania lub anoreksję, od razu to złapią i powiedzą, ale Dorota, specjalistka odżywienia i tutaj zaburzeń odżywiania, powiedziała, że nie można się przejadać. U osób cierpiących na anoreksję, nie mówię przejadać, bo przejadanie to jest bardzo ogólne też sformułowanie. U osób cierpiących na anoreksję bardzo często układ pokarmowy jest niedostosowany do odpowiednich ilości żywienia, więc mała ilość jedzenia może powodować uczucie przejedzenia fizycznego, ale to nie znaczy, że trzeba wtedy przestać jeść, tylko wtedy trzeba szukać sposobów na to, jak zjeść więcej, ale na przykład produktów, które mają niższy indeks sytości. Więc tutaj tylko wtrącenie, że to nie dotyczy osób z restrykcyjnymi zaburzeniami odżywiania, bo to jest troszkę inna historia. Jeżeli chodzi właśnie o taką kwestię zwiększania swojej świadomości dotyczącej potrzeb, to tutaj bym zaczęła właśnie od tej regulacji żywienia i później też zrobienia sobie listy tych produktów, których unikam, żeby też zacząć je powolutku wdrażać. I też wypisania swoich schematów żywieniowych, których tkwię. Czyli czego nie robię, a co robię.
jakie mam takie dietetyczne zasady. I weryfikacja tego. Dokładnie. Super jest to, co powiedziałaś i jakie narzędzia przedstawiłaś odnośnie tej skali sytości i głodu, czy wsłuchiwania się we własne ciało, bo myślę, że to jest naprawdę coś, co warto sobie wypracowywać, żeby znaleźć chwilę na to, żeby faktycznie zastanowić się, jakie się czuję, właśnie jak jestem najedzona, czy jestem głodna, jak to się u mnie objawia, tak? Dokładnie. Bo u różnych osób to będzie też wyglądało inaczej. To nie jest zawsze tak, że musi ci burczeć w brzuchu. To mogą być też zawroty głowy, to już akurat jak się pewnie jest bardzo głodnym, więc to do tego raczej nie chcemy doprowadzać. Ale żeby właśnie wsłuchać się prawdziwie w siebie. Tylko wydaje mi się, że jestem pewna, że będąc na wielu dietach, które rozregulowują nasz organizm, i właśnie te hormony sytości, głodu, greliny, leptynę, czy po prostu wprowadzając jakieś zakazy, nakazy, jakieś schematy, w jaki sposób mamy reagować na jedzenie, czy właśnie to, co powiedziałaś, żeby przygotować sobie listę pokarmów, które ograniczaliśmy i powoli je wprowadzać, to też jest świetne rozwiązanie, dlatego że właśnie przez te restrykcje, nakazy, zakazy, ograniczenia, my bardzo oddalamy się od naszego ciała. Osoby będące przez lata właśnie na jakichś dietach i tak naprawdę odcinające się od tego głosu płynącego z wewnątrz, myślę, że też na początku będą robiły dużo takich, nie chcę powiedzieć błędów, ale będą miały dużo sytuacji, w których nie podejmą tych idealnie dobrych decyzji żywieniowych i to też jest okej. I właśnie myślę, że nawet na początku szczególnie drogi z wychodzenia z jakichś takich restrykcji, to co mi bardzo też pomogło, właśnie płynącego z Twoich podcastów, to jest takie przyzwolenie na jedzenie wszystkiego i to jest też jeden filar z intuicyjnego odżywiania. To, żeby przestać zabraniać sobie jedzenia konkretnych produktów, bo wtedy mamy na nie o wiele większą ochotę. To, co jest zakazane, ciągnie dwa razy bardziej. Oczywiście, oczywiście. Tutaj też wśród tych filarów było wyzbycie się mentalności dietetycznej, czyli też, żeby powyłapywać właśnie te schematy, którymi cały czas gdzieś tam się kierujemy, bo jeżeli faktycznie nie zaczniemy zadawać sobie tych pytań, i nie zwrócimy się do tego swojego środka, tak jak powiedziałaś, to możliwe, że nieświadomie będziemy cały czas tkwić w różnych schematach. Więc warto sobie to nazwać, warto poobserwować siebie w różnych środowiskach, też w jaki sposób my postępujemy, żeby jak najwięcej takich aspektów powyłapywać i móc to właśnie poprzełamywać. I przyzwolić sobie też przede wszystkim na to jedzenie, bo myślę, że Absolutnie. To też jest duży Absolutnie. Problem na samym początku, żeby właśnie nawet jeśli mamy ochotę na połowę słoika Nutelli, to okej. To prawda. Zobaczymy, to prawda, jak się będziemy na tym czuć, po tym czuć i potem zadecydujemy, co dalej, wyciągniemy jakieś wnioski na przyszłość, ale to jest dobre, żeby mieć tą świadomość, że my mamy pozwolenie, żeby jeść wszystko, cokolwiek by to nie było, jeśli czujemy taką ochotę, dzięki czemu potem nie będzie to już tak bardzo atrakcyjne i pociągające, żeby właśnie chcieć jeść nie wiadomo jak duże ilości, bo następnego dnia też możemy to zjeść za godzinę, możemy zjeść to następnego dnia, więc myślę, że tutaj to po prostu daje bardzo dużo takiej przestrzeni i luzu w głowie. Tak, może tak być. Tutaj bym powiedziała, tak trochę podsumowała to, co powiedziałaś, że na pewno musimy patrzeć na to jak na proces i jako proces, w toku którego zdobywamy doświadczenia. Doświadczenia właśnie związane z przeróżnymi pokarmami, więc to przyzwolenie jest absolutnie bardzo, 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 bardzo istotne. Natomiast też taki wgląd w siebie i pielęgnowanie tego,
i rozpisywanie sobie, bo ja o tym rozpisywaniu dużo mówię i też w swojej pracy dużo takich zadań związanych z rozpisywaniem tworzę właśnie w tym celu, żeby tą świadomość zwiększać, żeby wyłapywać ewentualne sytuacje, w których ja już nie jem dlatego, że mam na coś ochotę i to sprawia mi przyjemność, tylko jem dlatego, bo robię sobie na złość. Więc tutaj mogą być też takie elementy, które trzeba też teraz, jakby trzeba to tylko podnieść, żeby była ta świadomość, że ja pierwszy raz ten słoik Nutelli, tam połowę słoika Nutelli zjem sobie właśnie i będę miała doświadczenie, jakie się po tym czuję, kiedy to mi przestało smakować, czy to mi przestało, czy to mi cały czas smakowało, jak to w ogóle tam wyglądało, jak ja później się czułam po tym. Ale właśnie, ale pytanie, czy na przykład za 10. razem, jeżeli ja tak będę robić, to jest cały czas już to doświadczenie, czy tutaj kieruję się już innymi jakimiś schematami psychodietetycznymi, w które zaczęłam wpadać. Czyli na przykład posłuchałam, że tak się robi i tak powinnam robić i teraz tak robię, no powinnam tak robić. Nie, ja się czuję fatalnie po tym, tak naprawdę, ale nie słucham tego, co ja czuję. Tylko czuję, że mam wyrzuty sumienia, ale tak powiedzieli, że się wychodzi z zaburzeń odżywiania, więc ja tak robię. A poza tym teraz mogę, bo teraz wychodzę z zaburzeń odżywiania, więc teraz mogę tak robić. Specjaliści to zalecają. Tutaj oczywiście użyłam ironii, ale chodzi o to, że bardzo dużo jest różnych takich sposobów, bardzo, bardzo różno po prostu schematy mogą na nas wpływać w trakcie tego. Niemniej jednak oczywiście nie kwestionuję tego, że przyzwolenie do jedzenia jest podstawą, bo jest podstawą i tutaj musimy sobie pozwolić na to, żeby sięgać po te produkty, których nie próbowaliśmy, bo inaczej, tak jak powiedziałaś, one będą wydawać nam się bardzo atrakcyjne i będą tym bardziej atrakcyjne, im bardziej będą zakazane. A to nie jest tak, teraz zadam takie pytanie, które pewnie często słyszysz, nie będziemy tyć w nieskończoność? No nie, nie będziemy. To znaczy... No dobra, to dzięki. No jedna kwestia, oczywiście powiem o takim wzorcowym modelu redukcji tego też apetytu, że no jedna kwestia to jest oczywiście regulacja hormonalna, tak jak powiedziałaś, leptyna, grelina i inne hormony, jeszcze głodu i sytości, czyli to, że z czasem będzie po prostu nam apetyt malał, a z drugiej strony też redukcja tego głodu mentalnego w związku właśnie z przyzwoleniem sobie na te wszystkie produkty, których wcześniej w naszej diecie nie było. Nie? I to w różnych też środowiskach, przy różnych okazjach, że tak powiem, czyli po prostu, no właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, wyłapywanie różnych schematów działania, przeróżnych, nie tylko unikania danego tam produktu, tylko na przykład właśnie wyłapanie tego, że odsuwam, tak jak mówiłaś o ankiecie swojej na Instagramie, odsuwam pierwszy posiłek, ponieważ dzięki temu wiem, że później będę miała więcej przyjemności, będę mogła więcej zjeść i się powiedzmy bardziej tam najem, nie? W dalszej części dnia. No i właśnie chodzi o to, żeby taki schemat, powiedzmy sobie, czy taki, czy inny, jakikolwiek, wyłapać, no i zacząć też sprawdzać inne warianty, żeby mieć porównanie, żeby zobaczyć, jak ja będę funkcjonować, jak ja będę się czuć faktycznie. Bo może się okazać, że zjem konkretne śniadanie, ale zwiększę też wartość energetyczną swojej diety, odejdę troszkę od tych restrykcji, no i okaże się, że ja później wieczorem wcale nie myślę już tak o jedzeniu, jak wcześniej myślałam. Nie? Więc tutaj chodzi o takie różne doświadczenia, żeby te doświadczenia pozbierać i móc sobie powyciągać z nich wnioski. No, tak jak już wielokrotnie wspominałam, no, czasami właśnie na takim etapie zmian poznawczych, zmian behawioralnych, przepraszam, dobrze jest skorzystać z czyjejś pomocy albo z jakichś narzędzi samopomocowych, po to właśnie, żeby móc łatwiej dostrzec pewne schematy, w których działamy. Bo czasami one są już tak mocno utrwalone, że w ogóle zapominamy o tym, że my to robimy. Tak, i to są też jakieś takie nieuświadomione czasami przekonania, które my mamy, bo też no właśnie ty często podkreślasz w różnych rozmowach, że nasz organizm nie ma na celu być otyły, bo ani zbyt mała ilość tkanki tłuszczowej, zbyt mała ilość po prostu
zbyt mała waga nie jest korzystna dla naszego organizmu, oczywiście, tak samo zbyt duża, i on też będzie nam potem, jak już wyreguluje sobie te wszystkie sygnały i te mechanizmy, tak, i układy, to on wtedy też będzie nam dawał znać w drugą stronę, nie będziemy już tak głodni. Ja wiem, że to dla wielu osób może się wydawać po prostu nieosiągalne, bo teraz na przykład może dana osoba jest w długoletnich restrykcjach i jest głodna cały czas, ale naprawdę ja tu mogę poręczyć, że tak nie jest, bo też byłam w momencie, gdy tak myślałam, i potem, gdy przyzwoliłam sobie naprawdę na wszystko i miałam faktycznie czas, że jadłam ogromne ilości jedzenia i faktycznie na początek trochę przytyłam, i potem, nie ograniczając tego jedzenia intencjonalnie, mój organizm sam wyregulował sobie ten głód, tę sytość, i nadal jedząc dużo, masa ciała spadła. I nasz organizm naprawdę jest bardzo mądry i chce dla nas dobrze, więc też myślę, że naszym zadaniem jest czasami po prostu mu zaufać. I jeśli nawet na początek mamy ochotę na jakieś mniej odżywcze produkty, to pozwolić sobie na to, bo tak nie będzie w nieskończoność. To prawda i tutaj też jeszcze wspierając to, co powiedziałaś, mogę jakby powiedzieć o swoim doświadczeniu. Moje doświadczenie jest takie, że ja przez 13 lat nie czułam sytości w ogóle, w ogóle. A teraz mam tak wyregulowaną, że po prostu jestem w szoku i cały czas po tych kilku latach od wyregulowania mnie to zadziwia, jaki mój organizm jest mądry. I to samo zresztą potwierdza to bardzo popularne badanie Minnesota Starvation Experiment, gdzie warto sobie w ogóle zerknąć na to badanie, na wyniki tego. Niemniej jednak tam po takim dosyć długim, kilkumiesięcznym deficycie energetycznym też badano, jak zmienia się, jak wpływa to raz na funkcjonowanie mózgu, dwa na właśnie myśli i trzy na zachowania żywieniowe. Po takiej głodówce, półgłodówce jest zazwyczaj to, że się przejadamy, w sensie przejadamy się ponad swoje uczucie w żołądku, właśnie takie typowo fizyczne, czyli musimy zjeść często więcej do tego, żeby uregulować hormony głodu i sytości i w ogóle nasze ciało wyregulować, i to jest norma. To jest norma, że po prostu czujemy w żołądku na jedzenie, ale dalej mamy ochotę na jedzenie przeróżnych rzeczy. Często są fantazje żywieniowe i zaspokojenie tych fantazji później też będzie prowadzić do tego właśnie stopniowego obniżania apetytu i regulowania się głodu fizycznego z głodem mentalnym, czyli tego, co my myślimy o jedzeniu i jak bardzo myślimy o jedzeniu i jak bardzo chcemy jeść, z tym, co odczuwa nasze ciało. I tak jak powiedziałaś, oczywiście, cytując też mnie troszeczkę, to jakby nasze ciało też chce dla nas dobrze, tylko musimy dać mu na to przestrzeń. Musimy zdać sobie też sprawę z tego, że kontynuując różne zachowania, takie zaburzone zachowania żywieniowe czy zaburzenia odżywiania, my odbieramy możliwość temu ciału do tego, żeby robiło to, co powinno robić. Czyli ograniczamy jego realizację jego potrzeb, w związku z czym no ono staje jakby w buncie, ono czuje się, to już tak personalizuje trochę to ciało, ale ono czuje się po prostu stłamszone. W związku z czym, jak my oddajemy mu kontrolę, temu ciału, no to ono potrzebuje po prostu czasu, żeby się uregulować. Czyli może potrzebować bardzo dużo jedzenia przez jakiś czas, może właśnie mieć to łaknienie na przeróżne produkty i później dopiero zacznie to wszystko się regulować do takich poziomów bardzo standardowych, bardzo normalnych. Natomiast ja mam taką teorię, to jest coś, co sama wymyśliłam, więc nie mam tutaj badań naukowych na to, ale wierzę, że w trakcie deficytu energetycznego, silnego czy jakościowego i energetycznego, naszemu organizmowi nie jest na rękę to, żeby pamiętać, jak to jest mieć sytość. Ponieważ jego główny cel to jest taki, żeby się najeść w tym momencie, żeby, no bo to jest podstawowa potrzeba nasza fizjologiczna, więc dlatego jest tak, że my sobie nie wyobrażamy, jak to jest się najeść.
Bo to jest bardzo częste. Jeżeli tego doświadczyłeś, to prawdopodobnie wiesz, o czym mówię. Tak, że trudno tak, jest tak, sobie tak. przypomnieć, ja jak to tę jest. Teorię. Nie? Jak to jest mieć takie, o Jezus, nie mogę. No po prostu to jest nie do wyobrażenia, jeżeli nie mamy sytości. My pamiętamy, że może ludzie tak mają, zazdrościmy im, czujemy się po prostu skonfundowani ze względu na to, ale nie wyobrażamy sobie, że może to nas dotyczyć. I moim zdaniem to jest właśnie przez to, że jesteśmy w takim deficycie, że nasz organizm nawet nie chce tutaj jakby nam o tym przypominać, bo on chce po prostu jeść. I mamy cały fokus teraz przeznaczyć na to, żeby się najeść, zregenerować się energetycznie i no właśnie uregulować te wszystkie układy. Tak, nasz organizm zdecydowanie musi nam zaufać na nowo i my musimy też poświęcić Dokładnie. Czas na to, aby to zaufanie po prostu wróciło. Odbudować. To nie dzieje się z dnia na dzień, że my sobie teraz postanawiamy, a no dobra, teraz już będę, może nie będę na aż tak dużym deficycie kalorycznym i będzie dobrze. No nie, jednak szczególnie w kontekście wychodzenia z różnych zaburzeń to musi być na 100% to przyzwolenie i bez tego nie da rady, bo inaczej my się i tak dalej będziemy podświadomie gdzieś tam ograniczać, więc tutaj jeśli wchodzimy to naprawdę na 100% i myślę, że warto właśnie i to przyzwolenie i wyzbyć się tej dietetycznej mentalności. Mam o tym też odcinek, jeśli ktoś byłby zainteresowany zgłębieniem tematu, to zapraszam i odsyłam, ale powiedziałaś też o tym głodzie mentalnym i już wspomniałaś, czym on jest. Ale dlaczego on w ogóle występuje i co on ma komunikować nam? Co my mamy rozumieć przez to, że okej, ja wiem, że ja teraz nie jestem głodna fizycznie, ale ja cały czas myślę o tym jedzeniu i w sumie to zjadłabym jeszcze i to, i to, i to. Co to znaczy? No to znaczy, że jesteśmy w jakiejś restrykcji. Albo restrykcji energetycznej, albo i energetycznej i jakościowej, że tak to nazwę. Zazwyczaj i to jednocześnie się pojawia. Niemniej jednak tutaj dlaczego dokładnie to się pojawia, przyznam, że nie wiem. Tutaj też mam swoją teorię, że jest to dla organizmu po prostu mniej energochłonne i bardziej wzmaga taką obsesję, co w szybszy sposób doprowadzi do tego, że otrzymam to jedzenie. Niemniej ściśle jest związane z deficytami. Deficytem energetycznym przede wszystkim. Może to też być tak, że nawet nie deficyt godzinowy, czyli to, że ja kilka dni zjadłam za mało, ale może to być deficyt długoterminowy, czyli na przykład moja masa ciała jest bardzo niska, jest już w BMI, poniżej normy, w niedowadze, niedożywieniu, wychudzeniu. A może jednocześnie oczywiście ten objaw też być niezwiązany z masą ciała, tylko z deficytem jakimś tam, powiedzmy, kilkutygodniowym. Czyli kilka tygodni jestem na diecie restrykcyjnej i tutaj może być to właśnie deficyt energetyczny, a może być to, że ja jestem w jakichś silnych zasadach dietetycznych, w związku z czym unikam pewnych grup produktów. I wtedy moja głowa zaczyna myśleć, to jest to, co mówiliśmy przed chwilą, po prostu moja głowa już kieruje się w stronę tamtych produktów, no bo one są zakazane, więc tutaj jest ten mechanizm. Natomiast głód mentalny, taki, który trwa długo i który jest związany z tym, że już przez pewien czas jesteśmy na jakichś dietach, no zazwyczaj on jest związany jednak z tą restrykcją, rozumianą też bardzo, bardzo szeroko, więc to warto jest po prostu interpretować jako to, że mojemu organizmowi czegoś brakuje. Brakuje zazwyczaj energii. Jasne. A jak w ogóle twoim zdaniem, w jaki sposób zadbać jednocześnie o odżywienie swojego organizmu, ale też o to, by ta psychika nie podupadła? I czy skrajności na przykład, typu okej, to ja od dzisiaj już nie jem słodyczy. My wiemy, że słodycze nie są zbytnio odżywcze i że my możemy sobie na przykład węglowodany, które z nich pochodzą, dostarczać w inny sposób. Więc jak rozgraniczyć to, że chcemy jednocześnie dbać o nasze odżywienie, zdrowie, nasz organizm, przy czym mieć też ten luz w głowie, nie ograniczać się, nie wprowadzać restrykcji i mieć dobrą relację z jedzeniem, ale pod kątem naszej psychiki.
Dosyć złożone pytanie zadałaś, ale rozumiem, tylko sparafrazuję, żeby zobaczyć, czy rozumiem, tak, o co tak, chodzi. Proszę. Czy chodzi o to, w jaki sposób zadbać o swoje żywienie, jednocześnie nie wchodząc w restrykcję jakościową? Myślę, że świetnie sparafrazowałaś to pytanie. Tak, jak zadbać o właśnie takie odżywienie, nie ograniczając jednocześnie siebie, tak? No bo tak jak mówię z tymi słodyczami, my wiemy, że to nie jest może najzdrowsze, ale jednak, kurczę, ograniczanie tego też wcale może nie być korzystne dla zdrowia, więc jak to rozgraniczyć? Kiedy wiemy, że robimy coś dobrego dla swojego organizmu i dbamy faktycznie o niego, no bo jednak żywienie ma wpływ na nasze zdrowie, a kiedy nie? No tutaj bym powiedziała, że to zależy od fazy, w której jesteśmy, nie? Czy to jest właśnie ta pierwsza faza, gdzie potrzebujemy naprawdę mieć... Często, szczerze mówiąc, w pierwszej fazie wychodzenia z takich restrykcji wielorakich, dieta wygląda dziwnie. Nie? Na przykład ja miałam taką fazę, że jadłam tylko pieczywo. Tylko pieczywo, tylko kanapki, tylko drożdżówki. I to naprawdę było dla mnie mega satysfakcjonujące i dzięki temu później było to tak znormalizowane, że to nie wydawało mi się już nie wiadomo czym. Więc tak jak powiedziałam, to bardzo zależy od fazy, że tak powiem, w której jesteśmy, bo pierwsza, mówię, to jest faza przyzwolenie totalnie na wszystko najlepiej. Oczywiście też tutaj bym chciała tylko jeszcze jedną rzecz wtrącić, że to nie musi zawsze tak być. Nie zawsze musimy wykonywać skok na głęboką wodę. Czasami możemy zaczynać robić to w sposób delikatniejszy, krok po kroku. To zależy od naszej osobowości, zależy od tego, czy pracujemy z jakimś specjalistą, czy nie. Także są różne metody, które najlepiej dostosować po prostu do siebie. Natomiast później, po tej fazie właśnie jedzenia wszystkiego w chaotyczny nawet sposób, bardzo często już pewne rzeczy same zaczynają się gdzieś tam wyłaniać. Niemniej jednak ja lubię zwracać uwagę na to, żeby zadbane było to jedzenie pod kątem tego, żeby były trzy główne pełnowartościowe posiłki. I tutaj nie chodzi o to, żeby one były jakieś, nie wiadomo, jak super na maksa, ekstra zdrowe, w sensie, że super nieskazitelne i tak dalej, ale żeby, tak jak wcześniej wspomniałam już, miały główne źródło węglowodanów, główne źródło białka i jakieś źródło tłuszczu i do tego dodatek warzywny bądź owocowy, po to, abyśmy zapewnili sobie trzy posiłki o średnio wysokim indeksie sytości, które będą po prostu dla nas odżywcze. I zobaczyli sobie, jak tam ten nasz apetyt się dzięki temu kształtuje. Bo oczywiście może być tak, że przecież są jeszcze inne posiłki. Możemy mieć przecież 4, a możemy mieć 5, a możemy mieć 6 posiłków dziennie, a możemy mieć 3 posiłki dziennie. To oczywiście zależy od naszych potrzeb. Niemniej w ramach innych posiłków spokojnie możemy sobie przecież inne rzeczy też spożywać. Ba, nawet w ramach tych posiłków zbilansowanych też możemy jeść rzeczy, których wcześniej się baliśmy, prawda? Przecież są osoby, które boją się, nie wiem, zjeść makaron biały, tak? Czy dodać więcej oliwy, więc tutaj też chodzi o to, żeby te posiłki były po prostu fajnie zbilansowane pod kątem z jednej strony potrzeb naszego organizmu, tych potrzeb związanych ze składnikami odżywczymi, białkami, tłuszczami, węglowodanami, ale także składników mineralnych, witaminowych. No a do tego właśnie sobie zobaczyć, na co tam mamy ochotę, bo tutaj już ta ochota będzie się nam bardziej kształtowała. Poza tym ta faza to też nie jest tak, że kończy się faza pierwsza, gdzie jem wszystko i później znowu mam zakazy. No nie mam tych zakazów cały czas, więc naturalne jest to, że przechodzę sobie do tego regulowania diety w jakiś taki, też posługując się jakimiś racjonalnymi zasadami zdrowego żywienia, ale nie wpadam w skrajności, nie? I tutaj patrzę dalej na to, z czego ja potrzebuję. Myślę, że chyba odpowiedziałam na twoje pytanie. Tak, ja też je właśnie tak zadałam specjalnie w taki sposób, bo bardzo zależało mi, żebyś o tych fazach powiedziała, że właśnie, że to nie jest tak, że jest jedna dobra odpowiedź dla wszystkich. I w zależności od tego, z czym każdy człowiek się zmaga, bo inaczej będzie wyglądała ta sytuacja, jeśli mamy osobę, która ma zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowe podejście do jedzenia i ona nie musi na przykład
uczyć się na nowo wsłuchiwania się w swój organizm, bo te sygnały ma dobrze uregulowane. A inaczej sytuacja będzie wyglądała właśnie u osoby, która na przykład przez kilka lat, kilkanaście, przez dłuższy okres była w restrykcjach i na przykład zmaga się z zaburzonymi zachowaniami względem jedzenia. I ja też jestem zdania, że nawet jeśli codziennie miałybyśmy jeść pizzę, słoik Nutelli czy cokolwiek, okej, przez pierwsze 5 dni pewnie będzie to, no przez pierwsze 5 to nawet za dużo, przez pierwsze 3 dni pewnie to byłoby dla nas takie wow i fajne, ale potem faktycznie nasz organizm zaczyna sam wysyłać sygnały, że on się wcale na tym dobrze nie czuje, że on ma ochotę na coś innego i myślę, że warto sobie pozwolić i fajnie, że to właśnie też tak od Ciebie wybrzmiało jako specjalistki, osoby wykształconej w dietetyce, że no naprawdę czasami warto jest pozwolić sobie też na te mniej odżywcze produkty, bo ile to jest, te kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka dni nawet takiej bardzo przetworzonej diety w kontekście zdrowia na całe życie i w kontekście nauczenia się intuicyjnego odżywiania, bo moim zdaniem nie ma intuicyjnego odżywiania, jeśli my z tyłu głowy mamy coś takiego, że o nie, to już jest za dużo. A co jeśli twój organizm dalej ma na to ochotę? Tak, 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 tu się zgadzam. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła na myśl, jak mówiłaś, ale szczerze mówiąc wyleciało mi z głowy, więc jak tylko sobie przypomnę, to do tego wrócę, bo to było dosyć ważne. Niemniej, tak, no zgadzam się oczywiście tutaj pod tym kątem. Ta habituacja też bardzo często właśnie u wielu osób występuje i to myślę, że i ty, i ja się zgodzimy i wiele osób, że fajnie te produkty są atrakcyjne na początku, ale potem już one przestają takie być, bo nie są zakazane, są po prostu zwyczajne. Tak, tak, no to też o to chodzi. Tak jak fajnie powiedziałaś to, że czym jest kilka tygodni, nawet bym powiedziała kilka miesięcy w kontekście kolejnych lat. Nie? Tutaj naprawdę warto jest podjąć to ryzyko, zwłaszcza jeżeli wcześniej byliśmy w takich dosyć silnych więzach dietetycznych. Jeśli czujemy, że faktycznie coś jest nie tak na przykład z naszą relacją z jedzeniem i naszym celem nie jest odchudzanie, naszym celem teraz jest zdrowa relacja z tym jedzeniem, zdrowe podejście do tego jedzenia, więc to myślę, że tutaj jest bardzo ważne. Też temat, który bardzo często przewija się w pytaniach na moim Instagramie, który chciałabym z Tobą poruszyć, jest to jedzenie emocjonalne. Czy to jest w ogóle coś złego? Czy to jest coś dobrego? Czy ono słusznie jest tak demonizowane, bo ja się na przykład spotkałam z takim odbiorem, że no, jeśli ty jesz pod wpływem emocji, to znaczy, że coś jest nie tak, że regulujesz sobie emocje w ten sposób. No i ja mam do tego taki mieszany stosunek, bo oczywiście emocje dobrze jest przepracowywać w sposób inny niż ten związany z jedzeniem, bo jedzenie najprawdopodobniej nie jest najlepszym sposobem, przez który można kompensować emocje, ale my jako ludzie mamy różne systemy, różne schematy i sposoby na radzenie sobie z tymi emocjami, więc co robić w momencie, gdy czujemy, że właśnie może zajadamy stres, albo że gdy jesteśmy smutne, to wtedy więcej jemy i czy to jest złe, czy pozwolić sobie wtedy na to jedzenie, czy może jeśli chcemy to zmienić, to w jaki sposób do tego podejść? Ja bym powiedziała tak, że jeżeli wpływa to na jakość naszego życia, no ja bym dążyła do tego, żeby radzić sobie w taki bardzo zdrowy sposób z różnymi emocjami. Zaczynając od tego, żeby je nazywać, poprzez różne tam techniki też pracy właśnie pod kątem zdrowego rozładowywania napięcia emocjonalnego. No zazwyczaj problemy związane z jedzeniem emocjonalnym zgłaszają te osoby, które widzą, że jest to niepokojące dla nich i którym realnie jakość życia po prostu się obniża poprzez to, że to robią, więc jeżeli dla kogoś coś jest trudne, no to trzeba tutaj oczywiście dążyć do tego, żeby to wyeliminować. I jakie było pytanie? czy co myślę? Jeśli ktoś właśnie podjął taką decyzję, że
nie jest to dla niego sprzyjające, to w jaki sposób może zrobić ten pierwszy krok, żeby faktycznie zmienić ten schemat? No, ja tutaj bym oczywiście odniosła się do rozpisywania sobie różnych sytuacji. Tutaj mówię, mam cały tak naprawdę schemat działania, który między innymi jest zawarty w ramach Dziennika Zmian, części drugiej, który stworzyłam, czyli takiego narzędzia samopomocowego, ponieważ tutaj jest dużo też tego, co ja zazwyczaj do tego się odwołuję, czyli zadawania sobie odpowiednich pytań i szukania odpowiedzi, czyli zrozumienia, dlaczego ja to robię, zrozumienia, jaki u mnie jest mechanizm i co w pierwszej kolejności spowodowało to, że ja sięgnęłam teraz w emocjach po jedzenie, czyli co wzbudziło to napięcie i czy ja byłam w stanie wcześniej, czy ja jestem w stanie coś zadziałać na etapie już pojawiania się napięcia, które gdzieś tam powstało wcześniej, czy to w pracy, czy to na przykład pod wpływem jakiegoś komentarza, który usłyszeliśmy, czy pod wpływem jakiegoś stresu, czyli czy ja tutaj jestem w stanie coś zrobić, a w drugiej kolejności prześledzenie sobie takiego modułu behawioralnego ABC, czyli najpierw obserwacja jakiejś tam sytuacji, później obserwacja swoich myśli, no i reakcja na to, co się dzieje w momencie w naszej głowie, kiedy my zaczynamy sięgać po jedzenie. Czyli żeby odzyskać też poczucie sprawczości na etapie tego podejmowania reakcji w odniesieniu do myśli, które się pojawiły. No bo często to wygląda w ten sposób, że coś wygenerowało jakiś, powiedzmy, stres czy różnego rodzaju napięcie. My na to zareagowaliśmy w taki sposób ucieczkowy, czyli ja się nie konfrontuję teraz jakoś bardzo mocno z tym, co ja czuję, albo jestem wkurzona, smutna, albo jakaś przytłoczona, ale nie, odpycham to. Też często takie rady zresztą kiedyś były w internecie, żeby w ogóle unikać, zająć się czym innym, zacząć czytać książkę, co w ogóle nie ma szans zadziałać. Tak, nic, iść pobiegać najlepiej. Tak. Jeszcze tam bieganie, no to jeszcze może gdzieś tam czasami, ale tutaj w takim dosłownym, że tak powiem, procesie już, no to jest bardzo, bardzo dziwna rada. Niemniej zobaczyć sobie, co to powoduje w mojej głowie i gdzie jest ten zalążek tego, że ja zaczynam sięgać po jedzenie, czyli a dobra, dzisiaj już i tak, nie wiem, jest beznadziejny dzień, to, bo czasami te myśli, one, i to jest bardzo warte zaznaczenia, że czasami myśli przyzwalające tak zwane, one są absurdalne i my się z nimi w ogóle w momencie, kiedy mamy racjonalne myślenie i takie logiczne, nadcodzienne, my się w ogóle nie zgadzamy z tymi myślami, ale w tym stanie napięcia my zaczynamy traktować je jako takie super przyzwolenie do jedzenia, czyli na przykład myśl brzmi tak: dzisiaj już i tak jest przegrany dzień, albo dzisiaj już i tak jestem gruba i beznadziejna, w związku z czym już mi nie zaszkodzi. Gdzie na logikę wiemy, że jeżeli będę robić tak za każdym razem, no to mi zaszkodzi, no bo będę jeszcze grubsza, mówiąc tak dosadnie, prawda? Będę czuła się jeszcze gorzej. Wcale mi to nie poprawi humoru. Wcale mi to nie pomoże. To pomoże mi tylko odciąć się na chwilę od tego, co się stało i przekierować moje wyrzuty sumienia na to, że ja się najadłam, a nie skupiać się na tym problemie, który wcześniej się pojawił, czyli nie konfrontować się z tym problemem. Także tutaj oczywiście to jest jeden z wielu, wielu, wielu schematów. Niemniej odpowiadając na pytanie, jak sobie radzić z jedzeniem emocjonalnym, no tutaj właśnie obserwować siebie na różnych etapach, na etapie powstawania napięcia. Czasami jest tak, że czasami nie wiemy, co w ogóle, gdzie to napięcie się zaczęło. Wtedy też trzeba wrócić do tego, czy my w diecie spożywamy odpowiednią ilość energii, nie? I ta nasza dieta jest dobrze zbilansowana, bo to jest taka podstaw. Ale kwestia pierwsza to jest napięcia. Druga kwestia jest to, co dzieje się już w trakcie tego jedzenia emocjonalnego. Co zachęca, jakie myśli też zachęcają nas dalej do tego, żeby jeść. I sobie to weryfikować. I tutaj właśnie w takich narzędziach samopomocowych, między innymi tym narzędziu, które ja stworzyłam, robimy sobie taką rozpiskę i dokładną analizę każdej takiej sytuacji, po to, aby wyciągać wnioski. Później wyciągając te wnioski, mamy już kolejne doświadczenie i doprowadza to do tego, że w pewnym momencie, kiedy mamy taką sytuację i pojawiają nam się znowu te same, po prostu jak zdarta płyta, te same myśli, które wcześniej nam jakby pomagały się obieść, mówiąc tak dosadnie,
to my jesteśmy w stanie spojrzeć na te myśli i stwierdzić, serio, w ogóle, naprawdę od poniedziałku będzie inaczej? Naprawdę teraz to jest ostatni raz, kiedy to robię? No nie, no tak nie jest, nie? Bo ja wiem, rozpisywałam sobie to już i jestem pewna, że jeżeli teraz to zrobię, to kolejnym razem będę w takim samym stanie jak teraz i kolejny raz będę chciała znowu to robić, bo uwierzę teraz w te kłamstwo, że to jest ostatni raz i już po tym już na pewno będę super tam się trzymała różnych tam nie wiem, diety, czy już nie będę tego robić, czy już to z tym skończę i tak dalej. Czasami nawet myślami przyzwalającymi jest to, że zaczynamy nad czymś pracować, czyli ja teraz się biorę do tego, żeby poradzić sobie z tym jedzeniem emocjonalnym, no więc to już nie musi być ostatni raz. To już jest takie pożegnanie. Albo to jest ta ostatnia dieta. Dokładnie, dokładnie. Więc tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych myśli, z którymi możemy się poznać i zobaczyć, jakby jak one ciekawie funkcjonują w naszej głowie. I właśnie skupiając się na tym, też analizując sobie to, jesteśmy w stanie wyciągać wnioski, zwiększać świadomość tego momentu, w którym dzieje się jedzenie emocjonalne, na tyle, żeby nie czuć odcięcia, nie czuć tego, że nie mamy kontroli wtedy, czyli żeby odzyskiwać też to poczucie kontroli w trakcie, kiedy to się dzieje. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. Bardzo dużo tutaj wartościowych rzeczy powiedziałeś, za co ślicznie dziękuję, bo myślę, że dla wielu osób będzie to otwierające oczy i super, że tak wybrzmiało to, że emocjonalne jedzenie samo w sobie po prostu jest, ale że to nie jest problem z jedzeniem, tylko to jest problem z emocjami, które powodują, że my robimy jakieś zachowania i kompensujemy sobie to na przykład jakimiś zachowaniami, żeby nie było mi dobrze zrozumiałam. Ja bym nie powiedziała, że jest problem z emocjami, bo emocje nie są problemem, one mogą tworzyć różne sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, jeżeli regularnie od nich uciekamy, mhm. czyli nie konfrontujemy się z tym, co czujemy, co się stało. Na przykład tutaj też dlatego ja często mówię o asertywności, mhm. bo powiedzmy kolejny raz ktoś nas wykorzystał, czyli daliśmy się wykorzystać, powiedzmy, w jakiejś tam sytuacji mhm. i czujemy się z tym fatalnie i nasze poczucie wartości spada i nie umiemy z tym nic zrobić, więc radzimy sobie, rozładowując napięcie poprzez jedzenie, mhm. nie? Ale to nie jest problem, że ja się źle czuję, bo to, że ja się źle czuję, jest wskazówką do tego, że ja powinnam coś z tym zrobić, tylko problemem jest to, że ja w taki sposób rozładowuję to napięcie, nie? Które powstaje. Taki niezdrowy sposób, no bo dobijam się jeszcze bardziej, czuję się jeszcze gorzej po tym, moje poczucie własnej wartości jeszcze bardziej spada, jeszcze bardziej czuję się nieasertywna, ponieważ obiecałam sobie przecież już 1000 razy, że nie będę tego robić, a to robię. Nie, więc tutaj jest dużo takich schematów, które mogą jeszcze bardziej podtrzymywać i rozwijać ten problem, który tak naprawdę pod tym się kryje, więc to jest ważne i uważam, że ta praca, no tutaj tak samo jak mówiłyśmy w pierwszym odcinku, ta praca nad radzeniem sobie z emocjonalnym jedzeniem, z napadowym objadaniem się, ona jest bardzo, bardzo, bardzo rozwijająca mm-hmm. i wzbogacająca nas w takie umiejętności, które będą dla nas uniwersalne i zupełnie też niezwiązane z jedzeniem. Oczywiście tutaj w kwestii tych napadów czy emocjonalnego jedzenia chcę zaznaczyć, że bardzo często jest to mylone z jedzeniem ze względu na zbyt mało dostarczanie energii, więc jeżeli podejrzewamy, że mamy jedzenie emocjonalne, to w pierwszej kolejności nie odchudzajmy się, ponieważ odchudzając się nie wyjdziemy z napadowego objadania się, niezależnie od tego, jaka to jest przyczyna. A po drugie, zadajmy sobie pytanie, czy nie jesteśmy w jakiejś restrykcji jakościowej i najpierw o to zadbajmy, a później szukajmy głębiej. Super, super. Wiesz co, myślę, że bardzo w ogóle wiele rzeczy, które my tutaj dzisiaj powiedziałyśmy, też sprowadza się do tego, że jedzenie i właśnie, że ta dieta to tylko dieta i że jednak to jest objaw bardzo wielu rzeczy i mechanizmów, które mamy też w swojej głowie, różnych przekonań, różnych schematów, które powodują, że nasze zachowania w obrębie jedzenia są takie, jakie są i warto się temu przyglądać i też powiedziałaś o tych narzędziach, dzięki którym możemy to robić, to jest świetne i myślę, że też bardzo ważne jest, aby przyglądać się z ciekawością, bez
negatywnej oceny, tylko właśnie traktować to wszystko jak takie doświadczenie, jak lekcje, jak sytuacje, z których my możemy się uczyć i żeby też być w tym wszystkim dobrym, życzliwym, wyrozumiałym dla siebie i nie oceniać tego, że o nie, teraz ty zjadłaś za dużo i w ogóle emocjonalnie zajadłaś stres, jesteś beznadziejna, bo my się wtedy tylko dobijamy. Tylko uspokójmy się, weźmy kilka głębszych wdechów i naprawdę usiądźmy do tej kartki z długopisem, wypiszmy to sobie wszystko, żeby z taką ciekawością, wrażliwością zajrzeć w siebie, bo to jest tutaj bardzo ważne. I już tak dobijając do końca, chciałam jeszcze tylko zapytać o pytanie, chciałam zadać pytanie o intuicyjne odżywianie, a raczej o to, dla kogo ono jest, a dla kogo ono nie jest. Bo często sama spotykam się z tym pytaniem, że okej, ja mam na przykład jakąś jednostkę chorobową, czy mogę jeść intuicyjnie? I zawsze mam dylemat, bo ja nie jestem lekarzem, który stwierdzi, czy dla osoby, która ma na przykład daną jednostkę chorobową, intuicyjne odżywianie jest. Więc tutaj chciałabym się ciebie spytać, jakie ty masz zdanie na ten temat? Okej. Czy mogę jeszcze tylko dokończyć jedną rzecz z poprzedniego? Oczywiście. Bo chciałam bardzo, bardzo mocno podkreślić to, co powiedziałaś. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie traktować tutaj siebie życzliwie i jeżeli zmagamy się z emocjonalnym jedzeniem bądź napadowym objadaniem, naprawdę mocną uwagę poświęcić temu, żeby nie oceniać swoich zachowań, czyli dać sobie luz, zrobić taką pauzę i potraktować każdy napad jako okazję do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. W taki sposób pracuję z podopiecznymi i to naprawdę, naprawdę działa, bo to pozwala skupiać się na tym, co się tam faktycznie dzieje, a nie na tej ocenie, jestem beznadziejna, jestem taka, jestem siaka. Takie ocenianie nic nie daje absolutnie, tylko tak naprawdę pogłębia problem. Pogarsza nasz stan. Dokładnie, tak. Więc tutaj ta życzliwość jest bezcenna po prostu. I teraz tak, jeżeli chodzi o to jedzenie intuicyjne, dla kogo jest, dla kogo nie jest, tu łatwiej jest mi powiedzieć, dla kogo nie jest jedzenie intuicyjne. Myślę, że jedzenie intuicyjne nie jest... Bo to jest też bardzo ważne. Jedzenie intuicyjne, sama nazwa, sugeruje, że my to potrafimy i tyle. Ale to nie jest takie proste, jeżeli wcześniej zostało to zburzone, czyli jeżeli wcześniej byliśmy na różnych dietach. Tego się trzeba po prostu nauczyć, tak jak sobie wcześniej mówiłyśmy. Niemniej jednak uważam, że jedzenie intuicyjne nie jest dla wielu osób, które mają różne jednostki chorobowe, na przykład choroby nerek. No, intuicyjnie nie wykluczą dużej ilości fosforu, potasu i tak dalej. To nie jest możliwe po prostu, żeby intuicyjnie... No nie jest po prostu to możliwe. Dla osób o niskiej świadomości żywieniowej, które nie mają takich podstaw żywieniowych, nie? Jeżeli już poznają te podstawy żywieniowe, jeżeli już będą miały okazję zobaczyć, jak się czują na diecie, która jest pełnowartościowa, dobrze zbilansowana, to okej. Natomiast kiedy ta dieta jest kompletnie rozregulowana i nigdy nie była uregulowana, to tutaj bym zasugerowała najpierw właśnie zwrócenie uwagi na taką podstawową świadomość żywieniową. Nie chodzi o to, żeby wpadać w skrajności, jakieś ortoreksyjne rzeczy, tylko raczej właśnie zdobyć wiedzę na temat tego, jak edukować się. Dokładnie, takiej podstawowej edukacji żywieniowej, więc tu bym na to zwróciła uwagę. Nie jest tak, że dla osób, które są w silnym niedożywieniu, czyli osób w zaburzeniach restrykcyjnych, przynajmniej na etapie oczywiście niedożywienia, później jak najbardziej, ale na etapie niedożywienia absolutnie organizm nie będzie podpowiadał nam tego, co... Znaczy on może mentalnie podpowiadać, ale jest tak dużo różnych innych elementów, które na nas wtedy mają wpływ, że zaufanie do tego, co jeść, a co nie jest przy niepracującym odpowiednio układzie pokarmowym, przy jednocześnie ogromnej ilości myśli lękowych związanych z zaburzeniami odżywiania, no to po prostu wyklucza jedzenie intuicyjne, więc na pewno nie wtedy. I to samo bym powiedziała w przypadku osób, części osób, bo tutaj to bardzo, bardzo zależy od przypadku, które doświadczają napadowego objadania się bądź bulimii w pierwszej fazie, nie? Czyli tutaj to bardzo zależy. U niektórych
część osób powie, że mi to pomogło, że ja sobie pozwoliłam. Ale to też zależy, ile czasu byłeś w zaburzeniach odżywiania czy zaburzonych zachowaniach żywieniowych. Więc nie chcę też kategorycznie mówić, że dla tych tak, dla tych nie, no bo to bardzo zależy od przypadku. Dla części osób, nawet znam osoby, które cierpią bardzo długo na zaburzenia odżywiania z różnymi migracjami, czyli trochę anoreksja, trochę bulimia, trochę tam inne jeszcze różne zachowania. I one w momencie, kiedy nie liczą kalorii, są w stanie przejść na intuicyjne jedzenie, które jest naprawdę intuicyjne, ale to jest rzadkość. Nie? To jest naprawdę rzadkość. Więc to, dla kogo jeszcze nie, no tak, dla osób w niedożywieniu, to tak globalnie, dla osób z zaburzeniami odżywiania w pierwszej fazie, wydaje mi się, że nie. Jeżeli nie mają wsparcia. Jednostki chorobowe, no to wiele, nie? Różnych, no już tak, nie będę tak, wchodzić tak, w jakieś to, tam to kliniczne, ale no tutaj no ciężko jest, nie? Tak samo no cukrzy... No wiadomo, no osoby, które mają cukrzycę, to po pierwszego, czy tam drugie, no tutaj musi być ta kontrola, nie? Żywieniowa. No to jest niestety tak... Trudnymi przypadkami są osoby, które ze względów zdrowotnych muszą coś wykluczać, a cierpią na zaburzenia odżywiania. To jest wtedy no, też tak no, przykra sytuacja, no bo z jednej strony powinny, wiadomo, zacząć jeść te różne wszystkie rzeczy, a z drugiej strony nie mogą ze względów zdrowotnych. To jest inna sytuacja. Niemniej jednak tutaj no, jedzenie intuicyjne może po prostu być problematyczne. Również. Mhm. Zastanawiam się, wydaje mi się, że... I część sportowców uważam, że intuicyjnie nie powinna jeść czasami, nie? Bo często tak jest w przypadku dzieci, które uprawiają dużo sportu, to tak ze względu na swoje doświadczenie w pracy z sportowcami na różnym szczeblu zaawansowania, powiem, że osoby, które mają bardzo, bardzo wysokie zapotrzebowanie energetyczne, a jedzą zdrowo, mówiąc w cudzysłowie, czyli po prostu zwracają uwagę na żywienie, bardzo często w dużym stopniu skupiają się na produktach, które są bardzo sycące, przez co fizycznie nie odczuwają głodu, ale energetycznie ich potrzeby nie są zaspokojone. Dlatego te osoby też uważam, że powinny skorzystać z rady albo doświadczonego dietetyka sportowego, albo też sobie po prostu poczytać, zagłębić się, żeby tą dietę sobie bardziej zoptymalizować pod swoje potrzeby i na przykład dodać więcej przetworzonych produktów po to, żeby móc zacząć jeść intuicyjnie, bo takie osoby muszą zostać wrzucone na swój bilans energetyczny pokrywający ich zapotrzebowanie, żeby być w stanie pokryć właśnie zapotrzebowanie, które generują ze względu na treningi i jednocześnie skorzystać z możliwości treningowych, z możliwości i z potencjału swoich treningów, czyli pokrywając to zapotrzebowanie, dając sobie dużą dostępność energii, są w stanie robić treningi tak, jak powinny być te treningi zrobione i startować na zawodach tak, jak ich ciało jest w stanie startować na zawodach, czyli pokrywając swoje zapotrzebowanie energetyczne, więc tutaj u wielu sportowców też to jedzenie intuicyjne może się nie sprawdzić, przynajmniej wtedy, kiedy jeszcze nie mają świadomości tego, ile tak naprawdę potrzebują. Bo to przez lata miałam tyle sportowców, którzy po prostu jedli o 1/3, o połowę mniej. I później wrzucałam ich na wysoką wartość energetyczną. Początkowo było im trudno to przejeść, ale też no oczywiście w skład tej diety wchodziło dużo więcej przetworzonych produktów, więc z drugiej strony było to też prostsze i bardziej atrakcyjne. Ale wtedy zaskakiwał jakby organizm ich wchodził w taki tryb, czyli już ten głód się dostosowywał do tego pokrycia faktycznie zapotrzebowanie na energię i był adekwatny później do tego, że mogli intuicyjnie jeść te 6000 kalorii powiedzmy, no ale wyjściowo spożywali powiedzmy 3,5, nie? Więc to są takie już różne sytuacje. Wydaje mi się, że tych sytuacji, w których jedzenie intuicyjne może się nie sprawdzić, jest więcej oczywiście, ale teraz mi nie przychodzi nic jeszcze. Nic dodatkowego. Tak, właśnie chciałam, żeby kilka takich przykładów podać, także jak najbardziej tutaj odpowiedziałaś na to pytanie. I pojawiło mi się w głowie, co w takim razie tobie, jako osobie
odżywiającej się intuicyjnie daje taki właśnie sposób odżywiania? Mhm. No, mi daje przede wszystkim wolność, bo nie muszę się koncentrować na tym. No też po latach oczywiście liczenia kalorii. To po prostu to, ile przestrzeni ma się w głowie na inne rzeczy, ile mniej zasobów się zużywa na koncentrację na diecie, aplikacjach, tym wszystkim. Boże, jak o tym myślę, to naprawdę czuję się zmęczona. Ile czasu? Ile czasu, ile zasobu, ile po prostu wszystkiego. No to jest niesamowite. Więc mi przede wszystkim daje to, że mi to jedzenie nie zajmuje dużo czasu. Ja nie, szczerze mówiąc, tak jak kiedyś, będąc jeszcze w zaburzeniach odżywiania, myślałam, że jedzenie jest moją wielką pasją i jakimś tam super zainteresowaniem. Nie jest. Okazało się, że ja jestem takim po prostu typowym zajadaczem, który zapcha kichę za przeproszeniem, czym tam, co tam jest, i jestem usatysfakcjonowana. No, oczywiście mam czasami ochotę na coś pysznego i tak dalej, ale naprawdę jedzenie mnie bardzo mało interesuje jako takie. Oczywiście ze względu na swoje wykształcenie, no już gdzieś tam tą świadomość mam żywieniową bardzo dużą i też znam doskonale swój organizm, wiem, czego on potrzebuje i jestem w stanie tego słuchać, ale no daje mi to, że ja nie muszę się na tym koncentrować, że mnie ten temat nie męczy, że ja o tym nie muszę myśleć, że ja mogę się skupić na tym, na czym chcę się skupić faktycznie. No właśnie ta wolność przede wszystkim i to, że jestem wolna też pod kątem tego, że nie muszę planować tego jedzenia, nie muszę planować tego, co ja zjem, jak gdzieś wyjdę, czy wnikać w jakieś tam menu, czy dociekać, co ktoś przygotuje, jak ja będę, bo ja jestem w stanie wszędzie wszystko zjeść, jestem w stanie się dostosować. Też jeżeli na przykład jestem w towarzystwie, w której są osoby, które są smakoszami, mają jakąś ochotę specjalną na coś, ja jestem w stanie wszędzie sobie z każdego menu coś znaleźć i nie mam z tym problemu po prostu, bo dla mnie to nie jest takie istotne. Ja wiem po prostu, czego mój organizm potrzebuje w danym momencie. Jestem w stanie się dostosować, ale też jestem w stanie się odnaleźć w każdych warunkach. Też mam taką podopieczną, która, dla której dużą motywacją do wyjścia z zaburzeń odżywiania były podróże. No bo ona się po prostu bała, że jeżeli ona z tego nie wyjdzie, no to ona sobie nie poradzi w różnych tam egzotycznych krajach, przeróżnych, no wiadomo, szerokościach geograficznych. Ja wiem, że jestem w stanie jechać wszędzie i jak tam będzie tylko do jedzenia ryż, to sobie poradzę z tym ryżem. No będzie mi brakowało tłuszczu, wiadomo, i białka i się tym nie najem, tak jakbym się najadła pełnowartościowym posiłkiem. No ale już zjem, no to zjem to, co będzie, nie? Pojadę gdzieś tam, gdzie powiedzmy, no już nie będę się rozwijać, ale w każdym razie poradzę sobie w każdych warunkach i nie muszę po prostu tego planować, nie muszę o tym myśleć. Mhm. Jejku, to jest przewspaniałe i przepiękne, co powiedziałaś, bo naprawdę ta wolność to jest coś, dlaczego warto i odżywiać się intuicyjnie, i uzdrowić relacje z jedzeniem, i ja się tutaj naprawdę utożsamiam z bardzo, z bardzo super dużą ilością rzeczy, które powiedziałaś, także Dorota, bardzo dziękuję za ten odcinek, za naszą rozmowę. Jest mi przeogromnie miło, że mogłam Cię gościć w moim podcaście. No i co? Chciałabyś coś jeszcze powiedzieć na koniec? Że warto jest poświęcić ten czas, nawet jeżeli dążenie do jedzenia intuicyjnego zajęłoby nam wiele miesięcy, to naprawdę warto jest poświęcić ten czas. Ta książka, o której wspominałaś, myślę, że warto będzie ją gdzieś tam podlinkować, bo ona jest naprawdę świetnie skonstruowana. Tak, pojawi się. Jest naprawdę świetna i ja akurat ją mam. To zresztą nie ma znaczenia, ale ona jest naprawdę fantastyczna. Kiedyś ktoś właśnie mnie zapytał, podesłał mi tą wersję polską, bo ona była tłumaczona z angielskiej, z anglojęzycznej i podesłał mi ją, pytając, co ja myślę o tym. I ktoś mówi, że to pewnie jakieś tam polskie, nie wiadomo tam co, skąd tam. A ja sobie zobaczyłam, że to jest moja ulubiona książka przetłumaczona na język angielski, więc ona jest naprawdę fantastyczna, bo myślę, że mówimy o tej samej, o tej, która niedawno weszła. Tak, jedzenie intuicyjne Elise Resch. Tak. Ona ma bardzo fajnie opisane te fundamenty i warto jest sobie ją poczytać na spokojnie, dając sobie na to czas, przetwarzając
zważając, co się odnosząc do siebie, więc nie będziemy tego żałować, nie? Żadnego kroku, który postawimy, jeżeli oczywiście jedzenie intuicyjne jest dla nas, nie? W tym momencie. Mm-hmm. Także, no pewnie. No na koniec bym chciała powiedzieć oczywiście, że bardzo Ci dziękuję też za zaproszenie. Zapraszam osoby słuchające, które się interesują zaburzeniami odżywiania do swojego podcastu To Tylko Dieta. No i też dziękuję za wysłuchanie i za spędzoną ponad godzinkę. Ja również ślicznie dziękuję za poświęcony czas, za wspaniałą i bardzo wartościową rozmowę. To była czysta przyjemność. I Tobie, słuchaczu, dziękuję za przesłuchanie tego odcinka, za poświęcony czas. Jeśli znalazłeś tutaj dla siebie wartość i uważasz, że ten podcast, ten odcinek wnosi coś w Twoje życie albo może wnieść coś w życie innej osoby, będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli ocenisz ten podcast, udostępnisz, oznaczysz mnie. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.